Cześć, witajcie z tej strony Baron. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Q&A. Mamy tutaj parę pytań od Patryka, Kuby, Stacha i Kuby. Ok. Zaczynamy. Pytanie pierwsze. Lubisz jeść dżem? Pytanie numer dwa. Tutaj podkreślę. O jakiej porze najczęściej nagrywasz na YouTube? Nie mam wybranej pory. Nagrywam, gdy mam czas, gdy mam ochotę. No. Będziesz miał kiedyś zmianę niku? Pytanie czwarte. Będzie kiedyś jakiś Total War? O, niewykluczone, no to... To jest bardzo... Bardzo możliwe. Chociaż... Tak, będzie na pewno. Medieval 2 Total War. Tutaj dziękujemy Patrykowi i jedziemy z następnymi pytaniami. Co to jest? 7 to mój numer z dziennika, ale o co chodzi? To był tylko Xavery. Pytanie kolejne. O której daj potem mi link na stream? Gdyby nie ta końcówka, to bym nie wiedział, o co chodzi. Jakub Kołpar, dwukropek D. A to ode mnie. Inferno.pl. Baron, kiedy miałeś najlepszą bekę na świecie? Śmieszny moment i jaki? Takich momentów było wiele, na przykład na świetlicy. To ty i tak zwany koszor. Jeszcze robili dzisiaj, czyli dnia 22 lutego. Śmiesznie było. Bekę zawsze mam, jak idę z Adrianem. Z nim gadam, on daje tymi swoimi tekstami. Mam taki jakiś śmieszny moment, no to muszę się zastanowić. Dobra, wygrało dzwonienie do przypadkowych ludzi na świetlicy. To jest zwycięzcą. Nie ma o czym gadać dzisiaj. Data powinna się wyświetlić na ekranie. I Inferno, dziękuję za intro. Bardzo mi się podoba. Czym nagrywasz? Moja reakcja na to pytanie. Nazwa się pojawiła na ekranie. Będzie zapewne jeszcze, podkreślę, pewnie w tym miejscu tu. Czy chciałbym jeszcze coś sam dopowiedzieć? Raczej nie. Zachęcam do dania lajka, suba, napisania komentarza i pytania na następnego Q&A. Mam czas. Jeśli nie będzie 10 lajków, to równo za miesiąc wrzucam kolejnego Q&A. Ale liczę, że jednak będą te lajki. Dzięki za czas. Cześć!